Lata temu, kiedy chodziłem jeszcze do liceum, Dark Web był bardzo popularny wśród moich rówieśników. Mój przyjaciel, który mnie w to wciągnął, często tam przesiadywał. Pewnego dnia po szkole strasznie się nudziłem, więc ściągnąłem przeglądarkę Tor i próbowałem poszukać jakichś stron. Nie szło mi to za dobrze, więc poprosiłem kumpla, żeby do mnie przyszedł i mi w tym pomógł. Zaczęliśmy wspólnie przeglądać różne fora i strony. Było tam dużo ogłoszeń, głównie dotyczących sprzedaży narkotyków i broni. Nagle na liście zauważyliśmy link, który brzmiał "Obejrzyj to", więc kliknęliśmy w niego. Przed naszymi oczami pojawił się czarny ekran, który po chwili zamienił się w kadr pokazujący ceglaną ścianę jakiegoś budynku. Nagle na ekranie pojawiła się karteczka z pytaniem: "Chcesz zobaczyć coś naprawdę fajnego?" Odpowiedzieliśmy: "Tak, pewnie." Osoba po drugiej stronie nic nie pisała, pokazywała tylko rozwieszone karteczki z pytaniami. Przez całe nagranie nie powiedziała ani słowa. Nagle kamera zaczęła nagrywać jakiś budynek, w którego kierunku zaczął iść nagrywający. W tym momencie uświadomiłem sobie, że budynek leży w moim sąsiedztwie. Nieznajomy powiesił kolejną karteczkę z napisem LOL. Wszedł do budynku, w którym panowała kompletna ciemność. Kamera zatrzymała się na zamkniętych kłódką drzwiach, które po chwili otworzył. Po dłuższej ciemności nagle naszym oczom ukazała się oświetlona miska dla psa. Przez dłuższą chwilę na ekranie nic się nie działo. Jednak po chwili przyszedł jakiś facet z wiadrem. Wsypał coś do miski i odszedł. Wyglądało to na jakąś obrzydliwą papkę. Nagle zobaczyliśmy otwierane drzwi. Powolnym krokiem wychodziła z nich jakaś osoba. Była to brudna dziewczyna, która miała do szyi przypięty łańcuch. Wyglądała na ledwo żywą. Nieznajomy wepchnął jej twarz do miski i przylepił do ekranu karteczkę z napisem "Fajne, co nie?". Ekran znów był czarny. Byliśmy sparaliżowani tym, co właśnie obejrzeliśmy. Transmisja jednak wciąż trwała i po chwili na ekranie zobaczyliśmy mój dom. Kamera pokazała karteczkę, na której był napisany mój adres. Nieznajomy był tuż za rogiem. Nagle pokazał nam drugą karteczkę z napisem "Otwórz drzwi". Siedzieliśmy w bezruchu przez parę sekund, kiedy nagle usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Wziąłem telefon, po czym pobiegliśmy na dół do tylnych drzwi. Gdy tylko złapałem za klamkę, ktoś zaczął pukać również w nie. Byliśmy otoczeni przez porywaczy. Nie wiedzieliśmy, co robić. Wróciliśmy na górę do mojego pokoju, zamknęliśmy drzwi i zadzwoniliśmy na policję. Kiedy przyjechali na miejsce, nikogo już tam nie było. Całe drzwi były oblepione karteczkami z moim adresem. Opowiedzieliśmy wszystko policjantom. Natychmiast pojechali do budynku nieopodal i znaleźli dziewczynę. Miała 14 lat i była zaginiona od 5 tygodni. Po tygodniu wyprowadziliśmy się do innego domu. Od tamtej pory nigdy już nie odwiedziłem Dark Webu.